Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jestem za kamerą, ponieważ jak słyszycie, jestem przeziębiona i po prostu nie nadaję się do pokazywania ludziom. Także wybaczcie mi też ten głos, no ale stwierdziłam, że tak będzie lepiej niż dodawać takie napisy i ten filmik może będzie taki bardziej żywy. No i myślę, że mi wybaczycie taką niedyspozycyjność głosową. Także dzisiaj chcę Wam pokazać, tak jak pisałam na Facebooku, to co będzie się pojawiało na moim kanale wkrótce, czyli taka zapowiedź. Rzeczy, które wkrótce będziecie mogli zobaczyć. Pierwsza rzecz to powiem o Zuzi, ponieważ jeżeli również śledzicie mnie na Facebooku, to mogliście przeczytać, że Zuzia właśnie ma, no była chora, nie wiedziałam co jej jest. Stało się to w niedzielę wieczorem. Już od rana się tak czuła dosyć dziwnie, dziwnie się zachowywała troszkę, no ale wiadomo, psy mają różne dni, nie ma co od razu panikować. Także, ale kiedy zaczęła, leżała koło mnie właśnie w taki sposób i była strasznie napięta, brzuch oddychając tak naprawdę rwanie jakby oddychała, nie był taki płynny oddech, brzuch miała masakrycznie napięty, nie potrafiła nawet wyprostować łapki. Nie potrafiła w ogóle zmienić pozycji, ponieważ widać było, no, nawet na jej mordce widać było, że ją boli, że po prostu źle się czuje. A jeżeli po psie widzimy, że odczuwa ból, widać to już, że coś go boli, to naprawdę wierzcie mi, że to musi być bardzo duży ból. Więc udałam się z nią do weterynarza na ostry dyżur. I była to około godziny 22, także pojechałam tam, na szczęście była tylko jedna osoba przed nami, weszłyśmy i weterynarz właśnie ją przebadał, wypytał różne rzeczy, stwierdził, że to jest od kręgosłupa. Także wtedy dostała 3 zastrzyki i no naprawdę to było, w oczach było widać, jak jej się polepsza, czyli były to zastrzyki przeciwbólowe, nie było sensu wtedy wykonywać rentgenu, ponieważ ona już była i tak zestresowana po prostu w bólu, więc w poniedziałek, czyli wczoraj wykonaliśmy jej prześwietlenie, było to dosyć śmieszne, ponieważ pies musi na rentgenie, czekaj Zuzinka, przegibniesz się, nie, dobra, nie będę się już ruszać, teraz jej nią nie boli, także nie mogłam ją wziąć, no ale niech sobie śpi. W każdym razie pies musi leżeć totalnie na boku. Musiałam jej trzymać przednie łapki i tylne. Głowę też musi mieć całkowicie na tym stole położonym. No wyobraźcie sobie, pies u weterynarza zestresowany, boi się na jakimś obcym stole, w obcym miejscu. Dziwne urządzenie nad nim i ma się tak położyć, na chwilę nie ruszać. No szczerze byłam po prostu zaskoczona, że ona to zrobiła i w miarę, no naprawdę nie wyrywała się, tylko walczyła troszkę, bo nie chciała tak się położyć, ale nie było to jakieś wielkie wyrwanie. Także jak widzicie, Zuz się już czuje dobrze. I wczoraj również dostała zastrzyk, tym razem jeden. I wczoraj właśnie na rentgenie wyszło, że ma kręg w odcinku lędźwiowym, ma zwyrodniały. Tam ten kręg jest po prostu taki, jak kręg jest ładnie zakończony, to on jest taki chropowaty. Nie jestem weterynarzem, więc być może określenia, których używam, nie są zbyt profesjonalne, ale właśnie tak to wygląda i to powoduje jej ból. Weterynarz stwierdził, że diagnoza to jest po prostu starość i jej wariactwo z młodzieńczych lat i taki wcześniejszy uraz, który też miała. Także jedyną metodą jest to, aby Zuzię odchudzić. Powiedział, że mogłaby schudnąć tak około pół kilo. Ja zauważyłam, że ostatnio troszkę przybrała na wadze, więc jak najbardziej się z tym zgadzam. I na pewno właśnie taki filmik między innymi się pokaże po tym moim długim wstępie. I tu właśnie odmierzyłam sobie już dzisiaj, ponieważ miałam wcześniej taki kubeczek, ale stwierdziłam, że jeszcze raz to zrobię. I naprawdę testowałam wiele naczyń, ponieważ zważyłam sobie karmę. Film o tym, ile powinien jeść twój pies, jest na moim kanale, także tutaj podlinkuję wszystko. I tak wygląda szklanka. Zuzia powinna codziennie zjeść taką pełną szklankę. Także na pewno pojawi się filmik właśnie o tym, jak odchudzam Zuzię, jakieś takie moje porady. I ona właśnie ma tą całą szklankę zjeść dziennie. I tu jak widzicie, to jest szklanka z Ikei, jeżeli byście chcieli taką kupić, o to mi chodzi. Także tutaj widzicie, są to takie wybrzuszenia, są 4. Więc pomyślałam, że właśnie będę jej dzieliła taką porcję na 4. Bo wcześniej wsypywałam taką karmę do kubka, gdzie miałam oznaczone to pisakiem. Ale stwierdziłam, że czasami się nasypie troszkę więcej za tą kreskę, a jeżeli mamy tutaj naczynie, ono naprawdę jest idealnie pełne, to jeżeli nasypiemy za dużo, to się zacznie wysypywać, więc na pewno nie nasypiemy za dużo. A tu chodzi naprawdę o każdą taką chrupkę. Więc stwierdziłam, że właśnie rano będzie dostawała tą pierwszą część, czyli taką największą. Później po południu na przykład w kongu tą drugą i coraz mniej ku wieczoru, czyli rano
kiedy jeszcze ma cały dzień przed sobą, dużo energii może spalić, będzie dostawała tą dużą część i tak coraz mniejszą na noc będzie dostawała taką malutką, właśnie czy to konga, czy to miski, jeszcze zobaczę, po prostu zależy od dnia, ale stwierdziłam, że to jest taki fajny dosyć sposób właśnie na odchudzenie moje, jak to weterynarz nazwał ją, paruwa, także że jest troszkę taka paruwa z niej. No cóż, nie wiem jak ona to przeżyje, czy to słyszała. Inny weterynarz ją nazwał starą babcią, także jak widzicie, pewnie nie oglądał Zuzi i nie widział, jaki to jest wariat i szaleniec. Dobra, także to będzie jeden filmik właśnie, który się pokaże. Ja Wam pokażę takie inne preparaty, które chcę kupić dopiero właśnie na stawy jej. Jeżeli Wy znacie jakieś dobre preparaty właśnie na chrząstkę, na stawy dla psów starszych, to koniecznie mi piszcie w komentarzach, ponieważ szukam czegoś naprawdę dobrego. Jakby nie chodzi mi tu o coś najtańszego, tylko po prostu o coś skutecznego, o coś, co działa. O coś takiego naturalnego, co się dobrze wchłania i lepiej wolałabym, aby to było w proszku bądź w płynie, a nie w tabletkach. Także dawajcie mi znać, ponieważ znalazłam parę produktów, ale jeżeli oglądacie mnie i mieliście takie problemy z psem, jakieś doświadczenia, no to na pewno jest to bardzo cenne. Także napiszcie mi, co mogę podawać temu mojemu staremu czarnuchowi, aby się lepiej poczuł. Także to są właśnie zalecenia lekarza. Ja dostałam również tabletki takie przeciwbólowe dla niej. Gdyby miała taki atak jeszcze raz, to po prostu, żebym nie szukała weterynarza po nocy, na przykład będąc na wyjeździe, tylko od razu mogę jej to coś podać i będzie ok. Także to jest to. O, jeszcze jedna rzecz, że ona nie może już niestety biegać tak bardzo, nie mogę jej za bardzo spuszczać ze smyczy, na przykład gdzieś tam na łąkach czy w lesie, gdzieś gdzie po prostu może nagle wpaść w jakąś dziurę, co na pewno nieraz się zdarzyło, no bo zwyczajnie to znów coraz bardziej pogłębia ten problem. Także na pewno pojawią się właśnie pierwszy filmik, czyli odchudzanie Zuzi. Będę może taki dziennik jej prowadziła, muszę ją zważyć i będziemy razem się odchudzać z Zuzią. Jeżeli macie otyłego psa, to zapraszam do odchudzania z Zuzią. Przepraszam za moje gardło, ale naprawdę jest ciężko. I kolejna rzecz to będą aktywności. Filmik taki z aktywnościami dla psów starszych, dla psów, które na przykład miały kontuzję i również na przykład są młode psy, które złamią sobie łapę albo są po jakimś zabiegu i nie mogą się zbytnio ruszać, skakać. No a jednak ta energia jest w tym psie, więc co wtedy zrobić? Co można z nim czynić, aby ten pies rzeczywiście nie zanudził się i nie zwariował? Także to będzie drugi filmik. I kolejny filmik tutaj od... Dostałam takie oto preparaty, tutaj możecie zobaczyć. Preparat nazywa się Gammolen i firma właśnie Tymo Farm przysłała mi takie oto dwie paczuszki. Tu jest po 60 bodajże tabletek, tak? I to jest właśnie dla Zuzi. I to są takie kapsułki przeźroczyste, ja Wam zaraz pokażę. Tak one wyglądają, właśnie to jest olej lniany i olej z ogórecznika. I ja będę testowała te produkty właśnie na Zuzi. To jest na sierść oraz skórę. Tu mam jeden już otwarty. Za chwileczkę. Ok, tak wygląda kapsułka. Taka zwykła po prostu kapsułka właśnie z olejem. Zuzia tak, no nie chce, jak widzicie, tego jeść tak, więc na pewno w filmiku, gdzie będę to pokazywała, testowała, pokażę właśnie, jak podawać takie coś psu. Ja chętnie zobaczę, po prostu przetestuję to dla Was. Czy to rzeczywiście działa, czy widzę jakąś różnicę w sierści Zuzi? Ponieważ no, ona ma bardzo ładną sierść z karmy, którą je, ale jeżeli zobaczę jeszcze jakąś różnicę, no to na pewno dam znać. Tu widzicie, jest niszczyciel chustek. Jak tylko zobaczę jakąś chustkę, to musi ją od razu rozerwać. Ok, także tu jeszcze coś fajne, takie jak gadżety. Ja w osobnym filmiku pokażę wszystko dokładnie, ale dostałam taki cudowny brelok. Naprawdę on jest po prostu przesłitaśny. Cudowny jest, śliczny. Taka kosteczka tu jest, widzicie. I na tym sobie taki piesek wisi, także brelok mi się bardzo spodobał i coś, co umiliło mi teraz ten czas choroby, czyli takie, jak zobaczycie, już dosyć zjadłam tego dużo. To był taki właśnie telegram czekoladowy, Gammolen, był napis. Jak widzicie, zostały tylko G i M, no cóż, ale na pewno je zjem, były naprawdę smaczne, także dziękuję właśnie za te czekoladki, które dostałam. No i dobra, także będę miała także dla Was coś, będę miała dla Was taką jedną paczkę tego Gammolenu i rozdam go jednej osobie właśnie w filmiku z tym już podsumowaniem, powiedzmy po
miesiącu od stosowania, czyli gdzieś za miesiąc ukaże się taki filmik, który już efekty widać po dwóch tygodniach, tak? A tutaj Zuzia powinna dostawać dwie kapsułki. Czyli taka paczka starczy na miesiąc i po tym miesiącu po prostu powiem Wam, jakie są rezultaty, czy widzę jakieś efekty, czy nie, czy Wam to polecam i tak dalej. Także dam Wam znać i jedną taką paczkę będziecie mogli wygrać u mnie właśnie w takim rozdaniu. Więc tak to wygląda. To są na razie takie filmiki, które planuję nagrać i jeszcze z komend, które planuję nagrać, tu widzicie chusteczkowy potwór, które planuję nagrać, to będzie komenda stój lub zostań, jak tam kto woli ją nazywać. Ja akurat mam komendę stój, więc to będzie właśnie też na moim kanale, ponieważ prosiliście o czekoladowy pies. Zuzia lubi czekoladę, ale pamiętajcie, że czekolada się nie nadaje dla psów. Zawiera teobrominę, która jest no, trująca. Zwłaszcza gorzkie czekolady są bardzo, bardzo złe. Mleczna, bo nie biała, no to mniej, ale wiadomo, no, po co ryzykować. Chodź tu, Zinka. Aha, jeszcze chcę Wam pokazać, jak już tak wszystko pokazuję, że kupiłam w końcu Zivipik. I powiem Wam, że to jest właśnie z dziczyzną, dokładnie. I muszę Wam powiedzieć, że ostatnie smakołyki, które dostałam z dziczyzną, to są troszkę inne, jeżeli chodzi o konsystencję. To znaczy, jak dla mnie na plus, ponieważ są bardziej suche, te wcześniejsze, które dostałam, były takie tłuste, takie bardziej, no taki tłuszcz nawet można było zauważyć na nich, a te są takie suche i naprawdę przyjemne, zwłaszcza na spacerze, teraz rękawiczki, no to wszystko by było uwalone. I tu Zuzia również musi zacząć odchudzanie. Również porcja smakołyków musi być ograniczana. Także to wszystko Wam pokażę w tych filmikach. Piszcie mi, który Wam się najbardziej spodobał. Mam nadzieję, że ten filmik, który miał być krótki, nie zanudził Was i rzeczywiście nie był taki bardzo długi. Także dawajcie kciuki w górę, jeżeli Wam się podobał ten filmik i dawajcie właśnie kciuki, żeby Zuzia zdrowiała i za mnie również. Chociaż mi już jest coraz lepiej, także nie ma się co martwić. Ale mój czarny, mam nadzieję, że będzie jeszcze długo, długo żył w zdrowiu. Także dziękuję Wam za uwagę i przepraszam jeszcze raz za mój głos, ale mam nadzieję, że nie było tak źle. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Mam nadzieję, że już będę zdrowa i w pełni sił. Pa, pa! Pa, pa, zrób.